Cud, czyli Krakowiacy i Górale. Wodewil w trzech aktach z muzyką Jana Stefaniego do libretta Wojciecha Bogusławskiego. Pierwsza polska opera narodowa. Kolejne wspaniałe widowisko wystawione przez Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze. Ponad 170 artystów zachwyciło w Dębickim Domu Kultury Mors. Orkiestra, kapela, balet, chór oraz soliści. Bardzo wesoło, bardzo kolorowo, bardzo tanecznie. Historia trochę miłosna, trochę zazdrosna. No i dużo, dużo, dużo wesołości, dużo tańca, dużo śmiechu. Na ludowo. I krakowiacy, i górale. Wcielamy się w kapelę góralską. Jest to taki dość nietypowy zabieg, żeby grać taką muzykę autentyzowaną w trakcie wodewilu. Czyli nie partię z partytury, taką wersję zbliżoną do, powiedzmy, tradycyjnej. To było takie zamierzenie nasze. Właśnie czekaliśmy te 20 lat, bo to jest jakaś rocznica. Myśmy tych krakowiaków i górali przygotowali z okazji wejścia do Polski, do Unii Europejskiej. I jest taka rocznica okrągła, w związku z tym chcieliśmy to powtórzyć. To był jeden powód, a drugi powód to jest taki, że między dużymi operami w tamtym roku śpiewaliśmy operę werystyczną Rycerskość Wieśniacza, a za rok planujemy wielką operę Giuseppe Verdiego, to będzie 25-lecie naszych premier. Dlatego chciałem, żeby ludzie tak troszeczkę i wykonawcy, i widownia odetchnęli od wielkich dzieł, mieli troszkę radości, śmiechu. No i to wszystko pojawi się na scenie. Będzie wiele radości, humorystycznych tekstów, dużo narodowego tańca, śpiewów. Także mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawili. My na scenie i widownia na sali. Krakowiacy i górale byli w Dębicy wystawieni z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Równo 20 lat temu. Więc pojawił się taki pretekst, aby zrobić taki, ja to też nazwałem w folderze, artystyczny remanent. Żebyśmy zobaczyli, gdzie ta inicjatywa była wtedy. To było piąte przedstawienie, które robiło Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze. Teraz jest to 24. Nowy Dom Kultury, nowa przestrzeń po remoncie, prawda, który dał nam zupełnie inne możliwości. Nowe osoby w orkiestrze, nowe osoby w balecie. W balecie chyba wszyscy urodzili się po premierze tamtej, sprzed 20 lat. W orkiestrze większość. W chórze też niektórzy. Dużo miało wtedy po 3-4 lata. Więc chcieliśmy jeszcze raz się z tym zmierzyć. W nowych możliwościach, w nowej inscenizacji, z nowymi pomysłami. Premiera widowiska z udziałem profesjonalistów oraz artystów amatorów tradycyjnie wpisała się w uroczystości trzeciomajowe. Absolutnie Dębica jest wyjątkowa. Z uświetnianiem święta Konstytucji 3 maja i święta kościelnego Matki Bożej Królowej Polski. I myślę, że wszyscy czekają na tego 3 maja wieczorem i garną do Dębicy. No nie ma gdzie zaparkować samochodów. Cały świat jedzie do Dębicy, bo ta opera i te przedstawienia są na naprawdę bardzo wysokim poziomie. To po pierwsze, a po drugie jednak ten patriotyzm w nas jest i każdy chce uszanować i to święto, i dorobek konstytucjonalistów polskich z tamtego czasu, tym bardziej, że no w tej chwili mamy do czynienia no niestety trochę z brakiem szacunku do konstytucji państwa polskiego. To jest ewenement nie tylko wśród mieszkańców powiatu dębickiego, ale powiedziałbym szeroko zakrojonego regionu Polski, bo przyjeżdżają do nas z najbardziej odległych stron kraju po to, żeby nie tylko podziwiać, ale żeby się nakarmić tą taką naprawdę dobrze zrobioną, dobrym przedstawieniem. Uczestniczą w tym ludzie stąd i to jest wartością, ta bezinteresowność, zaangażowanie i forma przekazu profesjonalna, to daje ten efekt. Bardzo się cieszę, że dziś możemy jak zwykle mieć pełną salę i możemy podziwiać wspaniałych artystów, nie tylko muzyków oczywiście, ale tancerzy, ale śpiewaków, ale tych wszystkich aktorów, którzy biorą udział w tym przedstawieniu. No i oczywiście choreografię piękną, scenografię wspaniałą, stroje, partie muzyczne, partie śpiewane. Swoją wdzięcznością, ale podejrzewam, że jest tam tyle osób i tyle jest odpowiedzialnych różnych funkcji i ról, że trudno je wymienić. Sukcesywnie co roku te opery odbywają się właśnie w święta majowe i jest to dla nas wielka radość. Świętować musimy, bo święta są nie tylko po to, żeby mieć wolne, żeby się cieszyć, żeby się radować w gronie rodziny i przyjaciół, ale także, żeby przeżyć coś głębszego. Obok tych duchowych wartości, które są związane chociażby z naszą wiarą katolicką, są też i wartości, które należą do kultury polskiej. Cud, czyli Krakowiacy i Górale. Reżyseria Jakub Bulzak. Kierownictwo muzyczne Paweł Adamek. Choreografia Kinga Jurek.
Scenografia Grażyna i Wacław Jałowiec.